Nie no, moi drodzy, no po prostu muszę, bo inaczej się uduszę. Kurde, tancerka, striptizerka, no może nie, to się teraz nazywa. Poldens to się nazywa. Poldens, ale za jakie kwoty, moi drodzy, ale to sobie ten temat poruszę z wami za chwilę. Dzisiaj opowiem wam o tym, co tu do mnie dotarło, bo no, wiecie co, ja nie wiem jak to jest ogólnie, gdzieś się jedzie. Coś się powie, to jak to mówią, uderz w stół, nożyce się odezwą, ale no tutaj w tym przypadku to się do mnie tutaj różni odezwali ludzie, między innymi działacze też. Okręgło pole po, po, po tych moich wypocinach ostatnich i Malkontentstwie, jak to niektórzy mi tam pisali, że, że jestem malkontent. No jestem, jestem, wiem, że jestem stary, gruby, malkontent, ale no to, takie ciekawe informacje, moi drodzy. Najpierw zaczniemy sobie od jeziora Odmuchów, o, zobaczcie, na przykład na te zdjęcie, takie piękne, takie piękne połowy, ale powiem wam, skąd to się bierze. W ogóle dlaczego chcę poruszyć tematy odmuchowa, bo jak pierwszy raz przyjechałem na jezioro odmuchów parę lat temu z Darkiem Jankowskim, to bardzo wielu wędkarzy mi zarzuciło, że. Że zrobiłem potworną rzecz, że, yy, że, że ja zniszczyłem odmuchów właściwie, że to ja zniszczyłem odmuchów swoim filmem, bo tam na filmie żeśmy złowili parę fajnych sandaczy, pokazaliśmy, no ja to pokazałem u siebie na kanale i zniszczyłem odmuchów, po prostu przyjechała tam pa, cała Polska, wyżarła, wyłowiła i koniec w ogóle i po robocie no i powiem Wam, że ja jeszcze wtedy miałem naprawdę z powodu takich historii wyrzuty sumienia, mówię kurde. No faktycznie, może, może no, powinniśmy to tak inaczej nagrywać, może nie powinienem mówić i tak... No i tak się człowiek zastanawia, czasami północy nie śpi myśli, tak? Ale jest, akurat doszły mi takie bardzo ciekawe informacje, bo pewnie jak wiecie, jezioro Otmuchów w tym momencie jest nieczynne, niedostępne dla wędkarzy. Woda jest spuszczona, bo tam robią jakiś remont. No i się dowiedziałem, że ta woda z odmuchowa jest spuszczona dosyć, dosyć regularnie. To się dzieje w taki sposób, że tam od dołu coś tam jest otwierane i te ryby tym dołem pod... Ryby? Woda! Woda! Poczekajcie, bo to od wody się zaczyna. Woda pod ciśnieniem jest spuszczana. No i przy okazji taka właśnie ciekawostka, że przy okazji tego spuszczania wody, to razem z wodą, to pod ciśnieniem spuszczane są też ryby. I po drugiej stronie zapory, jak ta, ta woda tam sobie spada, to podobno jest biało od tych ryb. I to się okazuje, że, że tymi rybami to właśnie są głównie sandacze. Ale nie tylko, bo są też duże szczupaki, są też sumy. I dzieje się to dosyć regularnie i są całe ekipy, które sobie te ryby tam zbierają ogólnie. No to są ryby najczęściej uszkodzone, bo te ci się nie uszkadza, im skrzela, urywa głowy i tak dalej. No ale to wiadomo, że jak ta ryba jest szybko zebrana, no to można taką rybę wyfiletować, sprzedać ogólnie. No że ktoś to zbiera, no, no szkoda jakby to się miało zmarnować. To nie można mieć do takich ludzi pretensji, że oni na to czekają i zbierają. Tylko pytanie kurwa, dlaczego takie rzeczy się w ogóle dzieją? Kto do tego dopuszcza? Jak to jest zorganizowane? Bo w tym roku jak została spuszczona woda z Odmuchowa, to jeździły busy z tymi sandaczami. Te zdjęcie, które tutaj widzicie, to jest jeden z takich busów, i to jest podobno bus, w którym tych sandaczu, sandaczy było najmniej. Było ich najmniej. A tych busów była tam cała masa, i to była naprawdę wielka, zorganizowana akcja. I tych sandaczy było tyle, że podobno bo to ja wszystko mówię podobno, bo ja to słyszałem i to jest. No dobrze, to że Wam powiem, co słyszałem że podobno yy, już nikt tych sandaczy nie chciał kupować. Wyfiletowanych i to nie tam, że za kilogram, tylko że za takiego wyfiletowanego filet sandacza, czyli bez bebechów, bez głowy, taki kawał mięcha, to, że po 40 zł to chodziło. Za, za porcję taką, nie za, nie za kilo, że to tak chodziło. Ja, ja chciałbym się tak, bo ja to tak słyszałem, co nie, ale chciałbym się spytać tutaj właśnie yy, pozostałych wędkarzy, może tych, co mi tak pisali, czy mi nie wstyd, że tak zniszczyłem odmuchów, czy to jest prawda, że to dzieje się od lat, a w tym roku to był Armagedon, że to w ogóle, że to jest standard, że tak się dzieje i już yy, nie mówiąc o tym, że w ogóle yy, też słyszałem, że milion złotych zostało wydane na zabezpieczenie, które nie pozwalałoby tym rybom być właśnie wypychanych pod ciśnieniem, pod zaporą, a, ale że to nie działa. Tak. To prawda, jest to wszystko, te, te informacje, które mi doszły, tak słyszałem? Czy to, czy, to nie, czy to nie jest prawda? I po prostu powiem Wam, że jak, jak ja to usłyszałem, te historie o tym właśnie, to, to mnie krew zalała. By to się człowiek tak przejmował bo przyszedł z kamerą, filmik nagrał i o Jezu, przyjechali wędkarze wędkarze rybki se połowić i se parę ryb złowili, zjedli no pewnie po, sporo złowili pewnie sporo zjedli ale to, to to podobno nie jest żadna tajemnica nie wiadomo jaka, podobno wszyscy o tym wiedzą to się dzieje yy, cyklicznie, co jakiś czas podobno no. no, pytam się czy to jest prawda, no, napiszcie mi no pewnie mi się, tu się odezwą miejscowi wędkarze którzy o tym wiedzą może ktoś się z tych ekip odezwie, które te ryby zbierają? Bo ja, no, ja uważam, że no, co można mieć pretensje do tych ludzi? No co mają się te ryby zmarnować, mają zgnić? No zbierają, to zbierają. Pewnie, jakbym mieszkał w okolicy, też bym zbierał takie świeżu, świeżutkie sandacze, które zapora wyrzuciła. To są prawdziwe problemy zbiorników zaporowych. A nie, bo youtuber z kamerką przyjechał filmik. Kurwa, nagrał przecież, to jest, to jest śmieszne. To jest śmieszne, ale, to jest, to, ale w ogóle słuchajcie. Jeśli to jest prawda, no nabijcie mi, że to jest prawda, czy to nieprawda, to, to, to gdzie w tym wszystkim PZW jest? Co PZW robi? Jak działa? Jak, że to tak wygląda? Zarybia, tu to co? Tu to, sram, to, to yy, a, 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 a tu... A tu tonami ryby są niszczone, przyciskane przez te urządzenia. Już tam nie pamiętam, jak to tam się nazywa, już tam kij z tym, jak się nazywa ten mechanizm. Ale dla mnie to, to jest niewiarygodne. To jest niewiarygodne. A zobaczycie, że jak zostanie z powrotem napuszczona woda do zapory, to, to wspomnijcie moje słowa. To będą teraz wymyślane obostrzenia dla wędkarzy, bo zobaczcie, teraz jest mało wody, wędkarze nie mogą łowić. ale jak napuszczą wodę z powrotem, to będą wymyślane obostrzenia dla wędkarzy. Że na, na, tak na pewno zabronią łowienie na żywca, zabronią łowienie na trupka, zrobią ograniczenia, kurwa, Bóg wie co, wymiary ochronne, Jezu, będą kontrolować wszystkich, bo przecież trzeba będzie odbudować stado, bo to kurwa wędkarze wszystko znowu wyjedzą, wybiją ci wędkarze wredni, wędkarze, no. No i to tak, kurde, no tak tam napiszcie, to prawda, tak jest faktycznie? Kurwa, to powiem Wam, że... To ja, ja nie wiem, czy to śmiać się, czy płakać, co to kurwa za kraj jest, co to za organizacja w ogóle. No dobra, to wróćmy sobie, jak już my jesteśmy przy tym, tym PEZ-WOPole, bo to PZW-pole. Mistrzostwa świata spawikowe były w zeszłym roku, w kluczborku, co nie? No tam ja się mistrzostwami świata specjalnie nie interesuje Spawikowymi, bo mnie w ogóle wędkarstwo spawikowe tak mało interesuje. W ogóle wędkarstwo takie zawodnicze, sportowe mnie mało, mnie mało interesuje i zawsze uważałem, że powinno, to powinna być oddzielna organizacja, oddzielna federacja. To nie powinno iść z pieniędzy wędkarzy, tylko to powinno się samofinansować, tak? Bo takiego szarego wędkarza zazwyczaj zawody wędkarskie nie interesują. Nie interesują. No i to, to jest taka w ogóle mega śmieszna ciekawostka, bo bo to, że tam doszły mnie takie informacje, że podobno, ja też się mogę spytać, czy to prawda, że tam organizacja tych zawodów to pochłonęła takie pieniądze niewiarygodne, że to się w głowie nie mieści. A to ja już, to ja już olewam takie rzeczy, bo to jest, no tak jest, no po prostu, no, no Polski Związek Wetkarski, przyjdź zawsze wypijeć i borda uśmiechnięta. Yy, taka, już nie będę mówił czyja dokładnie, ta morda, yy, ale pewnie już tam dobra. Yy, ale jak już usłyszałem o tej, nie, stri nie, 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 nie bo to nie, nie, to tancerki poldens, słuchajcie. Tancerki poldens, yy, że na taką imprezę bierze się tancerkę poldens yy, i ona tańczy na róże, co nie. Ja uważam, to nie jest nic złego. To no wiadomo, no faceci przyjechali na y, Mistrzostwa Świata. Chociaż z drugiej strony kobiety pewnie też były, co nie? To, i... No nie wiem, no mi to tak trochę... No bo jakby faktycznie, to, to już wędkarstwie... No, no nie, to trochę by się to jakoś wszystko nie kleić ze sobą. Ale okej, okay, no dobra. No, zamawiamy sobie tancerki Poldens, świetnie się bawimy. Y, taka ta tancerka Polden z Warszawie, na przykład bierze 165 zł za godzinę, bo, bo, ja, się, bo ja się dowiadywałem, może na imprezach takich dużych, yy, może na dużych trochę więcej, ale 9 tysięcy za występ? 9 tysięcy I to, no to koledzy wetkarza, byście wiedzieli na co idzie Wasz hajs. 9 tysięcy złotych za występ. Wiecie co, jak jak ja bym wiedział, że to jest taka kasa, to ja bym chyba zmienił płeć, bo teraz taka jest moda normalnie i chyba zaczął na różę trenować, tańczyć po prostu. To bym życie se inaczej ustawił, przynajmniej bym się dobrze zabawił przy okazji. To już tak żart żartem, ale to powiem Wam, że to ładnie się tutaj te imprezy wycenia ogólnie i się pięknie tutaj bawią. I ja mówię, ja nie mam nic przeciwko, gdyby to nie było, gdyby to nie było tak, że to Yy, za kasę wędkarzy. Ja wiem, że tu się różne środki, różne pieniądze do finansowania na takie zawody yy, dostaje. Na pewno również od władz miasta i tak dalej, i tak dalej. <gulna> Jak to się można hajs przytulić, co nie? Tak, nie wiem, ja tak słyszałem. Ja się tylko pytam, czy to prawda, że tak se hajs można przytulić. Bo wiecie co, ja w ogóle w tym filmie nic nie stwierdzam. Ja się tylko pytam czy to prawda? No napiszcie mi w komentarzach. Czy to prawda? Czy to może nieprawda? Dziękuję za uwagę, ale przepraszam, musiałem, bo kurwa już jak usłyszałem o tej tancerce, to nie wytrzymałem. Sorry. Dobra, na razie i dołączmy. Cześć.